Dzień dobry, moje drogie koziorożce. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania na nowy cykl lunarny. Zanim przejdziemy do czytania tylko na marginesie, dam Wam znać, że korzystnie księżycowo energetycznie dni dla Was to 7, 16 i 26 maja, a takie dni, w których trzeba zwrócić większą uważność i ostrożność być może na to, co się dzieje dookoła, to 5, 18 i 23 maja. I teraz już przechodzimy, słuchajcie, do czytania. Zaczynamy od afirmacji, więc bardzo proszę, przyjmujcie tę afirmację ode mnie. Zostawcie ją w komentarzu pod filmem. Możecie dodać kilka słów od siebie. Możecie napisać po prostu dziękuję, przyjmuję i też będzie super. Afirmacja na nowy cykl lunarny dla Was to: uwalniam destrukcyjne obawy i lęki. Czuję się bezpiecznie. Uwalniam destrukcyjne obawy i lęki. Czuję się bezpiecznie. Więc bardzo proszę, przyjmijcie ją ode mnie. A teraz zaczynamy i zaczynamy energią nowiu, 8 maja. Przechodzimy przez pełnię i kończymy kilka dni przed naszym nowiem czerwcowym. No dobra, co my tu mamy? Uwalniam dosłownie karta umiarkowania. Spokojnie. To jest dla mnie taka energia z gatunku spokojnie. Oddychaj, tak? Możesz mieć poczucie, że bywasz rozchwiany emocjonalnie lub coś cię rozchwiało, po prostu zdenerwowało, wkurzyło, więc niewątpliwie tutaj jakby trzeba zbalansować te emocje i to się pokazało. I być może właśnie uwalnianie tego, co destrukcyjne, jakiejś obawy, jakiegoś lęku, myśli o tym, co się nawet jeszcze nie wydarzyło, będzie dla ciebie ważne w dochodzeniu do równowagi, tak to określę. Na pewno pokazuje się też taka energia z gatunku: wiem, że muszę zintegrować to, co dobre i to, co, no, nazwijmy to, niezbyt fajne, prawda? Jakieś emocje w sobie, złość, smutek, radość, optymizm. Chodzi o to, żeby uzyskać z tego wszystkiego mieszankę, która Tobie przynosi taki spokój wewnętrzny, tak naprawdę. Jest to karta uzdrowienia również, więc jeśli dochodzenia do zdrowia, wychodzenia z trudnych sytuacji, które nas rozchwiały, trochę zdenerwowały, zestresowały. Więc moje drogie koziorożce, jeśli w ostatnim czasie było coś, co Was po prostu wkurzało, albo zasmuciło, albo zdenerwowało, zestresowało, to tutaj pokazuje się uwolnienie. W tym znaczeniu, że sprawy wracają, że tak powiem, no, do tak zwanej normy, czymkolwiek jest norma. Około 3 dni po nowiu, pierwsze kroki w stronę nowego celu. Możesz czuć, że masz dużo do zrobienia i że efekt daleko i może cię kusić, żeby się poddać. No więc tutaj absolutnie karty mówią spokojnie, idź przed siebie, zrobisz to, na czym ci zależy i zrobisz to na swój własny, unikalny i oryginalny sposób. I o tym należy pamiętać. Ważny jest twój wewnętrzny głos i instynkt, który będzie cię prowadził. Tutaj też możesz się spotkać z kimś w tym znaczeniu, na przykład w pracy, że ty chcesz ruszyć w konkretną stronę i jesteś zmotywowany, drogi koziorożcu, natomiast masz wokół siebie osobę, której wymówki mogą być tu przeszkodą i ta arcykapłanka będzie w stanie, że tak powiem, rozpoznać tę sytuację i poradzić sobie z nią, tak bym to określiła, więc powiedz tylko to, tutaj jest, no to jest, wiesz co, to jest energia, słuchaj, około 3 dni po nowy, czyli tam 11-12 maja i tutaj mamy tak naprawdę taką wskazówkę, że jeśli poczujesz, drogi koziorożcu, że masz wokół siebie osobę, która faktycznie, no wiesz, stosuje różnego rodzaju wymówki, i żeby coś opóźnić albo nie chce czegoś zrobić, to w karcie arcykapłanki, która się pokazała po Twojej stronie, będziesz wiedział, drogi koziorożcu, jak z tą osobą porozmawiać, jakich użyć argumentów, żeby no, dojść do sedna i żeby, wiesz, no, postarać się zmienić zdarzeń bieg, żeby ją zachęcić jakoś. Natomiast nie jest powiedziane, że to się wydarzy, w sensie, nie jest powiedziane, że ta osoba, jakby, która może stać Ci gdzieś tam na przeszkodzie, że ona zmieni swoje zdanie czy coś takiego. Zobaczmy dalej. Karta Świat. Mi się wydaje, że jest duża szansa, że tak, jeśli
dobrych argumentów użyjesz, po prostu. Około, zobacz tutaj, 7 dni po nowiu, to jest taka karta, która mówi, jestem otwarty na świat w ogóle, chcę mi się tańczyć z radości, a sam księżyc to jest też fajna energia, bo on mówi, dobrze jest mówić tak różnego rodzaju życiowym zaproszeniom, prawda, i być otwartym na to, co nas otacza, więc dla części z Was bardzo fajny wyjazd, zaproszenie do wyjazdu lub w ogóle zaproszenie na jakieś wydarzenie, które niewątpliwie powoduje, że będziesz zadowolony, bo to jest dużo radości w karcie świat. Jeśli jest koziorożec, który pracuje nad tym, żeby uwolnić ze swojego otoczenia lub z siebie samego właśnie jakąś obawę bądź lęk, która kompletnie nie była destrukcyjna, to niewątpliwie to też wychodzi Ci na dobre. To działa, po prostu to działa. I jest odpoczynek, czwórka mieczy. Macie dużo kart takich, powiedziałabym, ciszy, spokoju, odpoczynku, dochodzenia do równowagi, jakiegoś wyjazdu, który jest dla Was, o tyle służy Wam, bo naprawdę tutaj i za tym idzie jakaś odnowa, jakieś być może naprawa zdrowia, albo uzdrowienie, albo po prostu relaks i chill, wiesz, i wakacje. Więc zastanów się nad tym, czy nie warto pomyśleć o dłuższych, krótszych weekendach. Ja, z tego co wiem, w czerwcu chyba też jest jakiś weekend dłuższy. No dobra, to już sobie sprawdźcie. Na pewno mamy jakiś długi weekend, oprócz majówki jeszcze w najbliższym czasie. Może warto go zaplanować jakoś specjalnie. Natomiast... tutaj około 11 dni po nowiu, to jest dobra księżycowa energia do tego, żeby pchnąć sprawę do przodu, ale Ty masz to zrobić, wiesz jak? Na spokojnie, to znaczy, żeby to Cię nie kosztowało nie wiadomo ile zdrowia i energii. Dosłownie. Żeby po zastanowieniu, czy jest sens, albo po prostu na spokojnie, żeby to Cię nie wy... no dosłownie, robisz wszystko w swoim tempie, idziesz dalej przed siebie, to na czym Ci zależy, absolutnie tutaj jakby angażujesz się, ale to Cię nie wybija z rytmu, bądź nie destabilizuje emocjonalnie, czyli to nad czym pracowałeś w sobie nie zostaje gdzieś tam zniweczone przez jakieś kolejne działania, które po prostu powodują, że znowu jest brak tego balansu w Tobie. Tutaj jeśli koziorożec czuje, że teraz to nie jest właściwy moment, żeby nadać pełnego przyspieszenia pewnym sprawom, bo na przykład ktoś się nie chce zaangażować, a ta osoba jest ważna w swojej sytuacji, to tu ćwicz cierpliwość i zaufanie, tak sobie myślę w tej czwórce mieczy, że to się kiedyś zmieni. O kurczę, pełnia, dziesiątka kielichów, dobre życie, rodzina, harmonia, szczęście, spokój. Tak, więc tyle mogę powiedzieć. Jeśli będziesz miał rzeczywiście co świętować, to tutaj z rodziną, z przyjaciółmi dobrze jest się spotkać, pobyć razem i tak dalej. Jeśli będziesz widział z kolei, co stoi Ci na drodze i będziesz widział jasno, co trzyma Cię w zastoju, to tutaj ludzie podobnie myślący, co Ty, pomogą Ci moim zdaniem ruszyć albo pomogą Ci coś zrealizować, więc na to bym też zwróciła uwagę, na ludzi podobnie myślących do Ciebie, którzy patrzą w jednym kierunku, mają podobne wartości być może, no tak jest, dobra, idziemy dalej, około 18 dni po nowiu. Królowa monet, która jest bardzo opiekuńcza, która jest bardzo praktyczna, która jest bardzo miła, bardzo zorganizowana, bardzo życzliwa, wie, co z jej życia powinno zniknąć. Chodzi o sytuacje, związki, stare układy, jakieś nawyki własne, które po prostu nie są jej potrzebne. Są niezdrowe, są blokujące albo wprowadzają w życie jakąś negatywność. I ta królowa monet... bardzo silnie osadzona w rzeczywistości, w realiach, pomoże Wam podjąć decyzję, jak, co, kiedy zrobić, żeby z bieżącego cyklu lunarnego tę negatywność, której nie chce w swoim życiu po prostu usunąć. Tą królową monet może być też jeszcze ktoś w Waszym otoczeniu. Oczywiście byk panna koziorożec się pokazała, ale panna jakoś tak tutaj najsilniej. Może być osoba, może być to osoba, z którą warto porozmawiać o tym, jak coś zmienić, usunąć, poprawić właśnie. I ta osoba jest bardzo opiekuńcza, bardzo praktyczna, może Wam podpowiedzieć coś trafnego. Około 21 dni po nowiu trzeba porozmawiać będzie, słuchajcie, z kimś. To taka, znaczy tak, no ale teraz to się wypowiedziałam, porozmawiać z kimś. Nie, nie, chodzi o rozmowę trudną, chodzi o rozmowę niełatwą, gdzie trzeba ustawić granice lub przełamać jakiś schemat działania, no i trzeba w końcu temat poruszyć.
Po prostu być obiektywnym, odwołać się do inteligencji własnej, starać się, wiesz, no jakby zdroworozsądkowo patrzeć na sprawy, żeby temat w końcu poruszyć i żeby temat, że tak powiem, omówić. Tu możesz mieć do czynienia, drogi koziorożcu, z osobą, która będzie chciała z tobą tak zwany trudny temat omówić i ta osoba jest niewątpliwie erudytą, jest bardzo mocno rozwinięta, że tak powiem, komunikacyjnie, jest bardzo inteligentna. To, co ważne w tej sprawie, to żeby obie strony zachowały optymizm i obiektywizm, raczej obiektywizm w stosunku do tego, co się dzieje. Tutaj ktoś ci powie prawdę. Ktoś ci powie prawdę i trzeba będzie zdecydować. Czwórka monet to jest koziorożcowa energia. Okej, musiałam sobie doprecyzować. Około 25 dni po nowiu jest brak decyzyjności lub niezdecydowanie. Albo trzeba po prostu, wiesz co, kompromis jakiś zawrzeć. Pójść trochę i znaleźć rozwiązanie z gatunku win-win. Ale to bardzo ciekawe, masz dużo takich energii niezdecydowania wokół siebie. Lub ty sam być może na coś do końca nie jesteś zdecydowany. Lub ktoś nie jest zdecydowany. Może przyszły miesiąc będzie bardziej sprzyjający do tego, żeby to zdecydowanie wskrzesić, słuchajcie, bo na razie 25 dni po nowiu mamy koziorożca, który do końca jest niezdecydowany lub w ogóle nie wiesz, co w danej sytuacji zrobić. Jeśli jesteś w stanie, to staraj się tutaj jakby dojść do kompromisu. To może ci pomóc ruszyć trochę do przodu, ale od razu powiem, że to nie zmieni nagle sytuacji. To będzie tylko półśrodek albo coś, co trochę przybliży cię do efektu, do celu. Tutaj też masz do czynienia z kimś, trochę powiedziałabym, no właśnie, mamy czwórkę monet. I ta czwórka monet to jest taka karta, powiedziałabym, o Jezu, jakby ktoś nie chciał czegoś puścić, trzymał za mocno swoje stanowisko, w tym znaczeniu swoje zdanie, upierał się przy swoim zdaniu, być może jakieś środki, być może jakieś pieniądze, bo czwórka monet to jest trochę energia osoby, która nazbyt mocno przywiązała się do jakichś materialnych historii i w związku z tym nie chce, bądź nie potrafi, bądź nie ma zamiaru podejmować jakiejś decyzji, które miałyby ją od tych materialnych historii odłączyć. Natomiast to powoduje stagnację i tylko tyle mogę powiedzieć tak naprawdę. To powoduje stagnację. Tu jest jeszcze energia, trochę obawiam się zmiany. Trochę czuję, że to nie jest najlepszy moment na zmianę. Trochę czuję, że tak powiem, ta zmiana to nie teraz. Trochę ignoruję konieczność podjęcia decyzji, żeby zmienić coś, żeby wyjść z tej stagnacji, bo bardzo trzymam się, że tak powiem, swojego zdania, tego, co w danej sytuacji twierdzę i sądzę i czego chcę, tak? Natomiast chodzi o to, że karty sugerują, że właśnie trzeba spróbować zmienić swoje zdanie, zmienić jakby coś w ogóle w tej konkretnej sytuacji, bo inaczej to trochę tutaj tak stagnacyjnie jest i niezdecydowanie. To nie musi być Twoja energia, to może być energia kogoś w Twoim otoczeniu, że wiesz doskonale, że coś powinno zostać zmienione, wdrożone inaczej, ale ta osoba z jakichś powodów nie jest gotowa na kompromis, nie jest gotowa do tego, żeby podjąć decyzję, trzyma się swojego zdania, utrzymując jej w jej mniemaniu jakąś, powiedziałabym, taką ułudną stabilizację sytuacji, a ta stabilizacja sytuacji tak naprawdę jest bardzo blokująca, bo niczego nie rozwija. Więc no, dodatkowo jeszcze drogi koziorożcu, informacja dla Ciebie. Jeśli będziesz musiał podjąć decyzję i jesteś niezdecydowany tutaj, dosłownie, koziorożec jest niezdecydowany, jest więcej roszczeń moim zdaniem na nie niż na tak, no to w takim bądź razie ta sytuacja, że tak powiem, wzbudza w Tobie jakiś mega dyskomfort i obawiasz się, że zabierze Ci to, co wypracowałeś, swoją stabilizację, to tutaj karta sugeruje, żeby być raczej na nie. Żeby poczekać po prostu. Dziękuję bardzo, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.